Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Lisków, Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej, w sali poświęconej księdzu prałatowi Wacławowi Blizińskiemu. Miniony rok w gminie Lisków był rokiem wielu jubileuszy związanych z postacią księdza prałata Wacława Blizińskiego. W 2020 roku obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin księdza prałata Wacława Blizińskiego, 120. rocznicę jego przybycia do Liskowa, a także stulecie Domu Dziecka, którego był założycielem, i 120-lecie Orkiestry Dętej, która powstała z jego inicjatywy. Wiele osób nieznających historii Liskowa może zapytać, kim był ten niezwykły kapłan? Wacław Bliziński urodził się w Warszawie 28 lipca 1870 roku w rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu gimnazjum w stolicy wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. W 1892 roku przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej. W 1900 roku został proboszczem w Liskowie w pobliżu Kalisza. 6 stycznia 1900 roku, w dniu święta Trzech Króli, stanął po raz pierwszy na ambonie w kościele liskowskim. Powiedział wtedy do swych parafian: przyszedłem wam przychylić nieba i chleba. Początki kapłaństwa nie były w Liskowie łatwe dla księdza Blizińskiego. Napotykał raczej na opór mieszkańców. Z biegiem lat zyskał jednak wśród parafian wielkie uznanie i poparcie. Ksiądz Bliziński założył spółdzielnię rolniczo-handlową, sklep spółdzielczy, a nawet Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia. Utworzył warsztaty tkackie, zabawkarskie, a także szkoły rolniczą, gimnazjum i seminarium nauczycielskie. Z jego inicjatywy powstały mleczarnia, piekarnia i łaźnia, a także bank spółdzielczy, sierociniec, przytułek dla starców i koło gospodyń wiejskich. Wieś została zelektryfikowana i stale rozbudowywała się. Za sprawą swojego proboszcza Lisków stał się wkrótce sławny na całą Polskę.
proboszcz przywiązywał wielką wagę do życia religijnego. Rozwinął w parafii kult serca Jezusowego, prowadził praktykę pierwszych piątków miesiąca i częstej komunii świętej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ksiądz Wacław Bliziński zaangażował się w działalność polityczną. W 1918 roku przez kilka miesięcy był kierownikiem Departamentu Opieki Społecznej w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Został posłem z ramienia Polskiego Zjednoczenia Ludowego. Wspaniałą inicjatywą mającą na celu ukazanie Liskowa rodakom w kraju i poza jego granicami było zorganizowanie w 1925 roku wystawy Wieś Polska Lisków, na której zaprezentowano dotychczasowy dorobek jego pracy i wszystkich wspierających go mieszkańców. Wystawę odwiedził prezydent Stanisław Wojciechowski, ministrowie i dostojnicy kościelni, posłowie, senatorowie. Wystawę zwiedziło ponad 42,5 tysiąca osób, w tym 371 wycieczek z całego kraju i z zagranicy. Podobna wystawa odbyła się w Liskowie w 1937 roku. Nosiła ona tytuł Praca i kultura wsi. Na uroczystości jej otwarcia do Liskowa przybyli dostojni goście, prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Edward Śmigły-Rydz, premier generał Felicjan Sławoj Składkowski. W 1938 roku z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego ksiądz Bliziński został senatorem. Po wybuchu II wojny światowej, poszukiwany przez gestapo, ukrywał się w Warszawie, a po powstaniu przebywał w Częstochowie. Tam zmarł 21 października 1944 roku. Zgodnie z wolą księdza Blizińskiego, jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu parafialnym w Liskowie. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Regionalnej Izby Pamięci Gminy Lisków, gdzie zobaczyć można odtworzony gabinet księdza prałata Wacława Blizińskiego, w którym znajdują się pamiątki związane z jego życiem i działalnością. Znajdują się w nim m.in. szaty liturgiczne, fotografie, pocztówki, publikacje, laurki okolicznościowe od wdzięcznych wychowanków sierocińca. Unikalny jest również album fotograficzny przygotowany przez Komitet Organizacyjny Wystawy z 1937 roku Praca i Kultura Wsi. Był on prezentem od współpracowników dla prałata. W gabinecie znajdują się również oryginalne meble i elementy z jego ówczesnej plebanii. Zapraszam wszystkich do obejrzenia naszej Izby Pamięci, gdzie można zobaczyć również inne sale tematyczne związane z historią Liskowa i naszego regionu. Dziękuję bardzo.